Cześć, witam Was bardzo serdecznie w niekosmetycznych ulubieńcach stycznia. W tym miesiącu będzie tak trochę wszystkiego, także może przejdę od razu do rzeczy i pokażę Wam jedyną rzecz, którą mogę Wam pokazać, bo wreszcie będę tylko opowiadać. Będzie to Hanna Bakuła. Seks na kredyt, czyli jak dostać gratis. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja uwielbiam Bakułę. To jest kolejna książka właśnie z tej serii. Z serii opowieści bym powiedziała. Opowieści o relacjach, o mężczyznach, o kobietach, które wybierają tych mężczyzn. No i o związkach. I w ogóle o różnych sytuacjach w życiu i o różnych typach ludzi tak naprawdę. Jeżeli znacie Bakułę, jeżeli lubicie ten humor, to uważam, że ta książka na pewno Wam się spodoba. To jest właśnie taka fajna książka o relacjach i o związkach i o tym, dlaczego wchodzimy w pewne relacje albo jakie mamy typy, powiedzmy, osobowości albo jakie typy mężczyzn i co determinuje ich zachowania i postępowanie. Także ja uważam, że bardzo fajna książka. Ja generalnie lubię Bakułę i uważam, że można się z tego śmiać. Te opowieści może są śmieszne i niektóre może się wydawać, że nieprawdziwe i że przesadzone, ale wydaje mi się, że no to jest prawda. Tutaj opisane są prawdziwe wydarzenia jej znajomych, które sama przeżyła, także ja uważam, że książka godna polecenia, warto przeczytać dla kobiet głównie, bo myślę, że mężczyźni nie odnajdą tutaj nic ciekawego. Jakiemukolwiek mężczyźnie nie opowiadałabym o zawartości właśnie tej książki, o jakiejś, nie wiem, historii, która tutaj jest, przytoczyć ją w rozmowie, to każdemu się wydaje, że ja pletę jakieś bzdury i w ogóle każdy mówi, że to jest nieprawda, że co ona tam wie, że jest starą feministką na przykład i w ogóle nic nie wie o ludziach i o mężczyznach i takie historie, także no fajnie można to skonfrontować z innymi, ale książkę bardzo polecam, ja bardzo lubię Bakułę, także mam nadzieję, że niedługo pojawi się coś nowego z tej serii. Kolejna rzecz to będzie coś, co mnie zachwyciło. To będzie sztuka w teatrze Polonia. Tak, sztuka nazywa się Konstelacje. I to jest sztuka dla mnie niesamowita. Bardzo, bardzo fajna w ogóle scenografia, ale już pomijając to, tam gra tylko dwóch aktorów, ale rolę też odgrywa dużą muzyka, która jest cały czas w trakcie tego spektaklu. Historia opowiada historię dwójki ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy się spotykają w różnych sytuacjach w życiu. I to jest właśnie taka fajna sztuka, która pokazuje, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakim punkcie naszego życia, tak ono może się zmienić i może pójść w różne drogi. Także bardzo fajna sztuka, chociaż pod koniec była trochę smutna i troszkę taka przygnębiająca, ale daje trochę do myślenia. Bardzo fajnie pokazany właśnie moment, kiedy w zależności od tego, w jakim punkcie naszego życia się znajdujemy, jakie sytuacje, powiedzmy, nas spotykają i jak różnie one mogą się potoczyć, naprawdę. Rewelacyjna sztuka, ja Wam polecam, naprawdę Teatr Polonia, Konstelacje, warto. Kolejną rzeczą to będzie w zasadzie koncert, jeżeli mogę to tak nazwać, bo w zasadzie całkiem przypadkiem, naprawdę ja w ogóle o tym nie wiedziałam, był WOŚP w Warszawie i organizowany koncert, na koncercie była Koma, no i oczywiście musiałam tam pójść, jak zobaczyłam, że jest Koma, to stwierdziłam, że no muszę, także to był taki bardzo przyjemny punkt wieczoru, dlatego że nie spodziewałam się w ogóle, że zobaczę Komę, a była, no i jak wiecie, ja Komę uwielbiam, więc jeżeli tylko jest, no to pójdę. Koncert nie był długi, bo trwał tylko pół godziny, ale mimo wszystko i tak było warto. Naprawdę super. Jeżeli chodzi o film, to będzie jeden film. I będzie to film, który poleciła mi jedna z Was. Pod jakimś filmem prosiłam, żebyście napisały mi jakieś filmy właśnie do obejrzenia, jakieś takie lekkie, przyjemne. I któraś z Was napisała o filmie The Other Woman, Inna kobieta. I ja tak podeszłam na niego troszkę sceptycznie, mówię tak, ta historia taka, mówię, nie wiem, no ale dobra. No i włączyłam jakoś tak któregoś dnia i powiem szczerze, że film jest super. No nie powiem, że się zakochałam, ale naprawdę film jest bardzo zabawny. To jest film z Cameron Diaz. Opowiada historię kobiety, którą zdradza mąż i ona poznaje kochankę tego męża. I tak się dzieje, że ona się z nią zaprzyjaźnia. Potem poznaje kolejną i również się z nią zaprzyjaźnia. Także wiecie, historia jest trochę dziwna. Nie wiem, nie polecam. Ale film bardzo śmieszny i bardzo przyjemnie mi się go oglądało. Naprawdę taki lekki, przyjemny film, wiecie, do obejrzenia. Komedia romantyczna, ale bardzo fajna, także jeżeli nie widziałyście jeszcze, to polecam Wam bardzo. A jeżeli jeszcze znacie jakieś takie fajne, lekkie filmy do obejrzenia, właśnie przyjemne, to dajcie znać w komentarzach. I ostatnią rzeczą to będzie muzyka. I tak, o czym już w zasadzie mówię chyba ostatnio ciągle, to będzie Jessie Ware. Wiecie co, ja naprawdę jestem zakochana. Jestem zakochana i będę jeszcze na pewno przez najbliższe miesiące, bo jak po koncercie na pewno będę Wam o tym mówić, ale
Uwielbiam. Po prostu non-stop słucham tych dwóch płyt i nie mogę przestać. No, uwielbiam i myślę, że do koncertu tak będzie. I w ogóle jeszcze dzisiaj w telewizji widziałam właśnie koncert. Na MTV leci koncert Jessie Ware, także jak ja to usłyszałam, to mówię, ojej, już tak bym chciała, żeby był ten w Warszawie. Także po prostu muzyka jest przepiękna, ona ma tak piękny głos i ta muzyka jest po prostu przepiękna. Nie wiem, co wam więcej powiedzieć, bo uważam, że tego trzeba posłuchać. Wiecie co, będą jeszcze dwie piosenki. I to są piosenki, które odkryłam na zajęciach na siłowni. Body Pump, to są takie zajęcia ze sztangą. I zakochałam się. To jest, wiecie co, znaczy, bo w ogóle to jest dłuższa historia. Zmienili mi choreografię całą, a jak się zmienia choreografia, czyli te wszystkie ćwiczenia, to niestety zmieniła też się muzyka. I bardzo mi brakowało tamtej muzyki, bo bardzo dobrze mi się przy niej ćwiczyło. Kiedy ja słyszę jedną piosenkę, to od razu mam w głowie po prostu te sztangi i te ćwiczenia, więc no może trochę jestem dziwna, ale mnie to bardzo cieszy i bardzo wprawia w taki pozytywny nastrój. I będzie jedna z tych piosenek, to jest Five Finger Death Punch i to jest piosenka Bad Company. Ja wam podlinkuję je na dole. Piosenka jest naprawdę świetna i to jest piosenka właśnie, która bardzo dobrze mi się kojarzy i która zawsze mi się będzie chyba kojarzyła już tylko z siłownią. Rewelacja. I kolejna piosenka to będzie Call Me Khalad, Hold On. To jest również piosenka z tej serii. Trochę spokojniejsza, ale ćwiczyć się przy niej da, także naprawdę, naprawdę świetna. I to była muzyka, której w kółko ostatnio słuchałam. Naprawdę zakochałam się non stop i słuchałam. Uwielbiam. I jeszcze ostatnią rzeczą w zasadzie, o której zapomniałam wam powiedzieć. To jest mój olejek z Bath & Body Works o zapachu Eucalyptus Mint. To jest mój ukochany zapach i powiem wam szczerze, że on się tak pięknie unosi w domu, że kiedy ja go zapalę właśnie w kominku, to no pięknie unosi się i właśnie wszystko czuć, ale kiedy nawet go zgasimy, po kilku godzinach ten zapach nadal unosi się w powietrzu i bardzo ładnie pachnie w mieszkaniu, także ja uwielbiam ten zapach, naprawdę. Uwielbiam. I tak, to już byłoby wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że was nie zanudziłam, że nie był zbyt chaotyczny, bo tak mam wrażenie, że wszystko chciałam wam powiedzieć i przez co wyszło tak może trochę za bardzo. Ale zobaczymy. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś filmy do polecenia, to piszcie w komentarzach jakieś pytania, wszystko. Także dziękuję wam bardzo i żegnam się z wami do następnych filmów. Pa!